czy odnowa w Duchu Świętym zostanie pochłonięta przez pentekostalizm. Muszę się Wam przyznać, że no, to było widać albo wczoraj, w moich pytaniach, które zadawałem, że jestem nieco przerażony. Dlaczego? Bo przeważnie jak występowałem, czy jak pisałem książki, to zawsze byłem bezpieczny w jakimś względzie. Albo się odnosiłem do magisterium Kościoła, albo odnosiłem się do faktów historycznych. Byłem mozolny, ale można było sprawdzić. Tym razem jest tak, że będę mówił o sferze, która szczerze mówiąc nie jest dokładnie zdefiniowana, jest zbyt świeża, żeby była dokładnie zdefiniowana w magisterium. Dlatego mówię od razu, słuchajcie uważnie, bo mogę się mylić. Zwłaszcza, że skoro mówię o Duchu Świętym, to no, wiadomo, że są poważne ostrzeżenia w Piśmie Świętym. Jeżeli ktoś powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będziemy odpuszczone, znaczy jeśli powie przeciwko Duchowi Świętemu, nie będziemy odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym, czy temu Mateusza. No ale na szczęście czytamy też wszystko podajcie, a co szlachetne zachowujcie, nie dowierzajcie temu duchowi, więc spróbuję się z syną, ale było tutaj przycisnąć między tymi dwoma jakby wersetami. Od razu mówię z góry, że nie do przeceniania jest to, co odnowa wniosła w życie Kościoła, w tym takim czasie zaświadczenia albo jedności. Wszyscy to wiemy, chyba nie z nas tutaj to nic zaprzeczy, że jakiś entuzjazm, uwaga zwrócona Ducha Świętego, traktowanie poważnie swojej wiary, to są rzeczy, które odnowa wnosi w życie Kościoła. Dlatego od razu chciałbym zapewnić, że nawet jeżeli przypadkiem się okazało, że kogoś przekonałem, to nie jest, bo to jest znowu przypadkiem z tych dobrych rzeczy, które nam wnosi do Kościoła. Od razu też zrobię zastrzeżenie, że nie występuję z pozycji takich ultratradycjonalistycznych. Uważam, że ta rozmowa, ta dyskusja, czy ta kontrowersja, o której będę mówił, to jest rzecz do rozmowy wewnątrz Kościoła, a nie na jego marginesie. Jeszcze jedno słowo, a to po samego terminu metekostalizacja, którego nie za bardzo lubię, dlatego że jeżeli by go przyjąć dosłownie, to oczywiście należy mu przyklasnąć, bo metekostalizacja to znaczy, że wchodzi się głębiej w Ducha Świętego, tak? W rzeczywistość pięćdziesiątnicy. I to jest akurat niewątpliwą zaletą odnowy i w ogóle chyba to mieszka z nie katolickiego i akurat przeciwko temu nie ma co wiedzieć. Chciałbym jakby jako zagajenie taki dwuminutowy filmik wypowiedź Marcina Zielińskiego. No, niestety jest bardzo popularny, dlatego tutaj go tak strafnie męczymy, ale to jest wypowiedź, którą znalazłem w wielu nauczaniach właśnie charyzmatycznych, również u paru księży. Także ona myślę, że będzie charakterystyczna. Słychać?
Do wyjaśnienia, pan obok był tłumaczem, nie mówił w językach węgrzy. Więc teza jest taka, że papież modli się o Ducha Świętego. No, słucham? No, ono wydaje Ducha Świętego. Duch Święty wstępuje, ale na Ewangelikach, ponieważ oni są przygotowani do tego. Na razie nie wstępuje na katolików. Chciałbym rozpocząć od tego, jak to było z tym wstąpieniem. Tutaj Matrzyk Niski odwołał się od razu do Jezusa, z tym wcześniej było zdarzenie w Topeka. Ojej, to już słyszeliśmy. To jest początki ruchu charyzmatycznego Topeka i to jest sam początek XX wieku, bo to był w Sylwestra. 1899 na 1900 w Sylwestra pastor Charles Padham w takim budynku trochę śmiesznym w Topeka następuje i teraz tak, jak to wygląda? Wersja taka oficjalna jest taka, że pojechał w podróż służbową, nadał im czytanie dziejów apostolskich, wrócił i kiedy wrócił, to wszystkie mówiły językami, tak? Mówiły w różnych językach, twierdził, że mówił w różnych językach, ale ta pierwsza osoba, która tam zaczęła, to dokładnie mówiła po chińsku. Co więcej, dziś chyba rzadko spotykana sprawa, pisała po chińsku w językach. W początkowych relacjach była też mowa o ognikach Ducha Świętego, ale potem jakoś to troszeczkę zniknął. No natychmiast ogłoszono to w gazetach, ogłoszono to szeroko, ja to nie będę czytał, ale generalnie ogłosił czas, pastor, przepraszam, nie wiem, jeżeli źle wymawiam, ogłosił, że wszyscy mogą przyjeżdżać do tej szkoły biblijnej, nie muszą się uczyć języków, jeżeli chcą jechać na misję, tylko przyjadą, zostaną obdarowani, po prostu no, w sposób cudowny będą się porozumiewać z tymi narodami. I faktycznie tak się stało, tak? Że wysłał do różnych krajów misję w przekonaniu, że pojadą i tam będą ewangelizować bez potrzeby uczenia się języków. To, co tutaj widzicie, to jest owo pisanie w chińsku języka. Tak? No myślę, że łatwo zauważyć, że z językiem chińskim nie ma to nic wspólnego. Dość nierozważnie, ale pewnie w pełni wiary opublikowano to w gazetach, stąd mamy to, dlatego mamy to, bo opublikowano to w gazetach. Zebrani byli pewni, że mówią językami. Niestety, pojechali do tych krajów, no i tam po prostu oczywiście nie mogli się dogadać. Wrócili, to była duża obsuwa. Szkoda gmina, Palcham została w rok potem zamknięta. No, taki ma atmosferze, że w zasadzie no, nie wiadomo, co z tym zrobić. Jeden ze studentów, o, to jest ten Christian. Ta pani powtarza, że to pierwsza osoba, która zaczęła to było niepodobno mówić języka. Jeden ze studentów Balchama w tej szkole biblijnej był pastor William Seymour. Chociaż nie wiem, czy można powiedzieć, że on był studentem, ponieważ Balcham był dość silny nazistą, nie wpuścił go na salę. Przyjął go z szkoły, ale siedział w korytarzu. Nie wolno było siedzieć białymi. Niemniej ten właśnie Seymour
tak jak Maciej Zieliński zresztą wspominał, 6 lat później, po zamknięciu, czyli w 1907, na Azusa Street był animatorem kolejnego przebudzenia, najbardziej znanego. Może co? Może niech opowie nam Marcin o tym. Tak opowiada Marcin o tym. Natomiast jak oceniali współcześnie, tak? To jest fragment z Los Angeles Times, lokalnej gazety. Oczywiście, oni nie muszą być wiarygodni, bo mogli być po prostu przeciwni Seymourowi. Natomiast chyba mniej więcej jesteśmy w stanie zobaczyć, co tam się mniej więcej działo. I rzeczywiście, tam już znamy tą niemalże pełnię tego, co czasami możemy zobaczyć. To znaczy, przede wszystkim, jaka była główna różnica. Seymour odszedł od podchamowego twierdzenia, od innego twierdzenia, że dar języków to są faktycznie jakieś języki. On pierwszy twierdził, że nie, że to nie muszą być jakieś języki, przynajmniej języki ludzkie, być może aliencki. Sam Parham był bardzo krytyczny w stosunku do działań swojego ucznia, tu widzicie na dole. Ocenił to jako blądanie, bełkotanie i mamlotanie. Wręcz oskarżał o jakieś zaklęcia tych ludzi. Także nie było to aż tak entuzjastyczne. Znaczy, na pewno ci ludzie byli entuzjastyczni, ale to przebudzenie również szybko, stosunkowo, nie tak szybko jak Parchamowskie, ale w ciągu kilku lat całkowicie znikło. Podejrzewam, że po półtora roku już tam tylko 12 osób przychodziło. Może nie będziemy tutaj się zmieniać. Zmiana. Chwilowa dekoracja. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Otóż w czasie II wojny światowej na dzikich praktycznie wyspach Pacyfiku swoje bazy mieli Amerykanie. To było oczywiście bazy wojskowe, ale przy okazji miejscowi otrzymywali jakieś tam garnki, jakieś narzędzia, czekoladę, tym podobne luksusy. No ale niestety dla odbiorców wojna się skończyła. Amerykanie odlecieli, spakowali swoje wszystkie te rzeczy i wówczas narodził się bardzo dziwna religia, tak zwany kult Karko. Miejscowi budowali imitacje samolotów, radarów, przeprowadzali parady wojskowe, takie niby, tak jak Amerykanie, w nadziei, że w ten sposób symulując jakby skutki działania Amerykanów, ściągną te samoloty. Samoloty uważali, że one przelatują z nieba. Nie, tak bezpośrednio z Amerykanami ich nie, tych danych nie określali. I zaczęli budować takie różne rzeczy. To niech parę takich slajdów będzie. Samolot, parada wojskowa, to jest nawet piła, jakaś mechaniczna, zrobiona
Tu jest jakieś słabo to widać, wieża start, taka przy polu startowym. To są gogle lotnicze, jakiś taki inny samolot ze słomy. Nawet jakiś deszcz fajny lata. Otóż stawiam taki trochę kontrowersyjny wniosek, że po niepowodzeniu w pierwszym z TPK Los Angeles William Sable, aby jakby wywołać działanie Ducha Świętego, zaczął naśladować skutki, jakie się po Duchu Świętego spodziewał. Więc zaczęli naśladować dar języków po to, w nadziei, takiej trochę jak w kulcie Cargo, że Duch Święty ze tym stanie. Oczywiście ja absolutnie nie oskarżam sobie moralną wolę, ani o jakieś oszustwo. Niewątpliwie w to wierzył. Zresztą to był dobry człowiek, bo głosił, który otrzymałem przez biskupa fragmenty jego nauczania na tematy moralne. Naprawdę w porządku. I tak to oprócz mi się upraszcza, wyglądała na nazwę Sestit. Przejdźmy do samego może daru języków. Znaczy, jedno trzeba powiedzieć od razu, że dar języków istnieje, tak? I to chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że po pierwsze nie ma wątpliwości, że istniał w czasach apostolskich. Po drugie, mamy w przeciągu wieków wiele świadectw. Nie przesadnie wiele, ale powiedzmy kilkanaście świadectw świętych, którzy darem języków się posługiwali i komunikowali się z innymi tym darem, a nawet głosili. No jesteśmy tutaj w domu pod wezwaniem Franciszka Xaverego, tak? No, jemu się przypisuje bardzo szerokie poczucie do języków, ale wiem, że jest biosk, to jest taki prawie nam współczesny. Natomiast prawdą jest też, że wśród tysięcy, a może już w tej chwili dziesiątek tysięcy godzin nagranych spotkań charyzmatycznych, choć każdy z nas zna opowiadania o tym, że gdzieś tam ktoś mówił jakimś konkretnym językiem, to nie udało się nigdy nagrać mówienia językiem, którego ktoś nie zna. Nie mamy takich nagrań, mamy trochę świadectw, no ale to są jakby niepowodne nagrania. Jakie są, właśnie są takie cztery interpretacje w tej chwili do języków. Po pierwsze, są tacy, którzy się ubierają, że jednak mówią językami istniejącymi. Po drugie, są tacy, którzy twierdzą na podstawie 13 rozdziału listu do Koryntian, że są to języki anielskie. Tam święty Paweł użył takiego zwrotu, choćby mówił językami ludzi, a nie wszyscy znamy. Po trzecie, są tacy, którzy mówią, że to nie są języki istniejące, ani anielskie, ani żadne inne, tylko po prostu jest taka pozapojęciowa modlitwa. To jest bardzo, bardzo ciekawa interpretacja. No i wreszcie mówi się o jubilacji, że są to po prostu takie wykrzykiwanie na cześć Boga, niekoniecznie artykułowane, tak jak się krzyczy na meczu, czy gdzieś indziej. Myślę, że interpretacje, że to są języki istniejące, dopóki nie będziemy mieli dowodów, to nie musimy się nim zajmować. Tym bardziej, że jeżeli takie wypadki są, to nie jest to nic dziwnego i nie zamierzam przeciwko temu w żaden sposób argumentować. Po drugie, w stosunku do tych, którzy mówią, że to są języki angielskie, wydaje się, że to jest naciągane tłumaczenie, dlatego że to jest wyraźnie zwrot retoryczny. Po trzecie, ci, co mówią, że jest to modlitwa pozapojęciowa, chyba jest to możliwe. Dlaczego nie?
Tylko należy się zastanowić, czy w takim razie można mówić o charyzmacie jakimkolwiek. To jest po prostu sposób modlitwy i podobnie jest przy jubilacji. No nie jest to, oczywiście, no, w wszelkim znaczeniu każdy dar Boży jest charyzmatem, modlitwa jest charyzmatem, w tym sensie dar, tak? Ale nie w sensie charyzmatów, które znamy na przykład z listu drugotnicy. I co do jubilacji, ja przyznam, że mam pewne wątpliwości, bo posłuchajcie, jak opisuje się to Augustyn jubilację. Chyba nie do końca pisuje do naszej głosowania. Nagle podczas mojego przemówienia rozlegały się znowu jakieś okrzyki i głośne składania rzeczy wychodzące z kaplicy świętego męczennika. Słuchacze moi odwracali się w tamtą stronę i tam się cisnąć zaczęły. Okazało się, że owa chora siostra uzdrowionego zeszedłszy do zestopi, gdzie przedtem wstała, poszła na modlitwę do świętego męczennika, a gdy się dotknęła do kraty, padła nieprzytomna. Podobnie jak było z jej bladem, po czym wstała, jak gdyby ze snu zupełnie zdrowa. Gdyśmy się wtedy pytali, co się stało, skąd się wziął radosny zamach, ludzie wraz z nią weszli do bazyliki, gdzieśmy czekali i zdrowo ją nam z kaplicy męczennika przyprowadzili. Dopiero jak nie powstanie krzyk podziwienia z ust wszystkich mężczyzn i kobiet, zdawało się, że nieprzerwany jeden wraz z płaczem pomieszany końcem już nie będzie. Przyprowadzono ją na to samo miejsce, gdzie niedawno przed tym leżąca stała. Ludzie nawet, słów nawet żadnych nic nie wymawiają, z tak radosnym i głośnym wołaniem wielbili Boga, że nasze uszy z lekwością zniesią ogół. Cóż było w sercach tych ludzi, jeśli nie wiara w Chrystusa? Opis jest trochę jednak różniący się od tego, od naszego śpiewu w językach, czy naszej modlitwy w językach, która jednak raczej powstaje powoli i jest w jakiś sposób przeważnie animowana muzyką i tak dalej. Być może, w każdym razie również wówczas jest to charyzmat w sensie tego słowa znaczenia. Co ciekawe, święty Augustyn wypowiadał się na temat daru języków i uważał, że dar języków zniknął. Dlaczego więc dziś nikt nie mówi językami wszystkich narodów, tak jak mówi nimi każdy, kto tamtego dnia został napomniany Duchem Świętym? Dlaczego? Bo tamta zapowiedź dziś już jest wypełniona, mówi święty Augustyn. Wówczas mały kościół, który się mieścił w jednym domu, mówił językami wszystkich narodów. Dziś wielki kościół na wschodzie i wschodzie też mówi językami wszystkich narodów. Czyli święty Augustyn uważa, że mówienie językami było prorocze, prorocze dla rozwoju kościoła. Było proroctwem, które jakby zapowiadało to, że we wszystkich językach głoszona będzie Ewangelia. I podobnie, no mówił się, ci powiedzieć, że mówię językami wszystkich, jestem w Kościele Chrystusowym, jestem jego w Kościele, czyli mówię jako członek Kościoła. Tutaj wielu świętych tak uważało, chociaż trzeba powiedzieć, że w czasie Soboru Watykańskiego II ten pogląd został zakwestionowany, nie jest on tak do końca obowiązujący. Co jest niepokojące? Takie wyjaśnienie Jana Chryzostoma przeczytam jeszcze. Gdy budowano wieżę Babel, jeden język został podzielony na wiele. Tak więc wtedy, wiele języków często spotykało się w jednym człowieku i ta sama osoba przemawiała zarówno po polsku, jak i po łacinie, po hindusku i w innych językach. Czyli co? Święty Chryzostom zdaje się sugerować, że było to odwrócenie wieży Babel. Ludzie w swojej pysze zaczęli budować wieżę Babel i Bóg pomieszał im języki. Nie mógł się komunikować. I teraz Duch Święty przyszedł i odwrócił to przekleństwo jakby. Że ludzie, którzy mówili innymi językami, teraz mogli się rozumieć, mogli głosić sobie nawzajem. I to mnie niepokoi bardzo w tym, co nazywamy docelarią, a tak językowo chodzi o te języki
nieistniejące, czy też niezrozumiałe. Wygląda na to, że jest to powód do wieży Babel. Dlatego, że ci, co dotąd mogą się rozumieć, my na przykład tutaj, zaczynamy mówić językami, przestajemy się rozumieć. Jest to dość podejrzane. Co gorsze, taka glosolalia, czy takie zachowanie występuje w różnych kulturach. Może przewiniemy Marcina? Albo nie, zacznijmy od Marcina, dobrze. To jest Marcin. Tutaj Syberia, szamański. Komentarz to jest. Thank you.
Akurat to jest przykład skrajny. U nas raczej takich skrajności aż nie jest, aczkolwiek jak mówię, ja byłem uczony w Unii Cyklady. To jest skrajny przykład, bo to jest również komercyjny przykład. To jest kart z tego filmu dalej, tak? Oczywiście jest to, są to płyty dostawcze, twój osobisty teren modlitwy w językach. Za $1.30, tak, mam się takiego osobistego terena. Ja mówię szczerze, ja uchowany z matyczymi, to nie odnowię, tak, także nie będzie. Natomiast ja w katolickim jak najbardziej środowisku, co prawda nieco odjechanej wspólnocie, byłem tak nauczany. Początki katolickiego ruchu charyzmatycznego. 67 rok, Uniwersytet, nie ale sam problem, bo nie ma się wymawia. Duquesne w Pittsburghu. Pewna grupa, właściwie najpierw wykładowców, a potem wykładowców i studentów. Ci wykładowcy najpierw wchodzili do Świętkowców, potem wraz ze studentami wyjechali na taki, na prelekcje chyba, takie weekendowe. Tutaj pewnie nam w środowisku nie mógł powiedzieć, bo znam osobiście jedną z osób, które uczestniczyły wówczas. I wówczas nastąpiło, tak się twierdzi, wylanie Ducha Świętego na katolicę po raz pierwszy, przynajmniej oficjalnie, i zaczęli mówić językami, co jest niepokojące. Nie, dajemy sobie Marcina, idziemy w szkawkę. Otóż obowiązywał wtedy stary kodeks kanoniczny, który zabrania zdecydowanie. I to bardzo tak powiem, w zasadzie to było na granicy ekspomuniki. Nie podaję pojęcia, czy to była ekspomunika, czy nie. W każdym razie było to głębokie nieposłuszeństwo, takie uczestnictwo. Także możliwe, że ci uczestnicy albo pozostali w stanie ekspomuniki, albo przynajmniej w stanie głębokiego nieposłuszeństwa wobec Kościoła wyjąć. Nie wydaje mi się, żeby dobrowolce mogły z tego wybrnąć. Tak jak mówię, ja tu jestem dość mocno z jednej strony. Mam nadzieję, że po tej konferencji trochę zostanie to zrównoważone. To jest tekst, który znalazłem na portalu odnowym. Nie wiem, czy to jest optymistyczne. Osoby, które otrzymały szedł święty wówczas, pozostały w większości w Kościołach katolickich. Czyli nie wszyscy. Wracając do nowych języków. Słucham? Wracając do nowych języków w ogóle, tak? Popatrzcie, jak to wyglądało jeszcze na początku do Paschama w KPK i potem w Jezusa Stiny. Palham uważał, że nie ma mówienia językami istniejącymi, prawdziwymi, ludzkimi. Nie ma wydania Ducha Świętego. Absolutnie to był kryterium. Uważał, że to, co nastąpiło, to było mówienie językami, że nastąpiło wydanie Ducha Świętego. Rzeczywistość zweryfikowała domniemanie. I wówczas zaczęto mówić o mówieniu językami, no nie językami, tak? Czyli jakby było tak, że najpierw nastąpiło przekonanie, ludzie się do jakiegoś myśli przyzwyczaili, a potem jakby nie mogli wrócić. Podam przykład zupełnie innego kawałka chrześcijaństwa. Adwentyści Dnia Siódmego. W XIX wieku żył taki człowiek, który uważał, że przejście Chrystusa ponowne nastąpi 22 października 1844. Głosił, część ludzi mu wierzyła, no i to było bardzo, bardzo samonapędzające się, dlatego że ci, co uwierzyli, to stwierdzili, że jak ma być niesienią koniec świata, to nie ma co trzymać tej kasy, tylko można sprzedać domy tam i tak dalej i przeznaczyć to na głoszenie, no bo to jest etyczne postępowanie, tak, że innych jakby uratować.
a nie ma co trzymać tych pieniędzy, skoro jeśli nie ma być koniec dziejów przyjścia Chrystusa, to oczywiście Chrystus nie przyszedł. I wydawałoby się, że to powinno upaść. Tymczasem ludzie już przyzwyczajeni do tej myśli po prostu wyznaczyli następną datę, tak? I ten ruch, który toczył się dzisiaj, to jest wielomilionowe wyznanie adwentystów Dnia Siódmego. Również powiechowy są ich po jakichś rozłamach tam potomkami, że tak powiem, duchowymi. Także wygląda na to, że bardzo trudno jest wycofać się, zwłaszcza jeżeli uwierzyło się w coś nowego. Ja to wielokrotnie widziałem wśród rozmowach z konwertytami z katolicyzmu na protestantyzm. Nawet jeżeli wykaże im się, pokaże im się, że błądzili, że po prostu słowo znali Biblię i ich oszukano, oni z powrotem, im jest bardzo trudno, bo oni są dumni z tego, że posiedli nową wiedzę, jakby nową w stosunku do innych. I już tutaj ci co, to na pewno potwierdzicie, wy rozmawiacie, prawda? Także to tak wyglądało z językami. Teraz jeszcze jedno. Skąd właściwie wiemy, że to, że ja mówię także to jest dla języków. Skąd właściwie wiemy, że to, co konkretnie robi, nie zależy już od dyskusji, czy bywa takie dla języków, czy nie bywa. Właściwie wiemy jedynie z tego, co nam ogłoszono. Ktoś przyszedł, ogłosił, że to jest dla języków. No bo samego tego, że ja tak robię, to przecież nie wynika, tak? Chwilą możecie mi wierzyć, nie posługiwałem się tematem, tak? Także jest to jakby oparte na czymś wyczynie. Dobrze, zostawmy trochę języki, a z językami. Widzę, że ksiądz biskup zapisuje dopiero, jak się odbędzie w konferencji. Przejdźmy do chrztu w Duchu Świętym. Otóż stawiam tezę, że chrzest w Duchu Świętym polegający na tym, że osoba świecka wyciąga ręce nad kim się modli i ona otrzymuje Ducha Świętego, czy wylania Ducha Świętego, nie istnieje. Nie ma czegoś takiego. Owszem, jest wylanie Ducha Świętego, jest ogarnięcie Ducha Świętego. Tak, jest modlitwa wstawienicza. Ale to, co czytamy w piśmie, w tej chwili nie będę analizował fragmentu, przygotowałem, ponieważ trochę stwierdziłem, że nie zdążę wszystko powiedzieć, przygotowałem dla każdego taki konspekt, tego, gdzie tam bliżej usiłuję rozważyć Pismo Święte. Natomiast jeżeli przyjrzymy się tym wszystkim relacjom, to zawsze jest pewien schemat. Jeżeli ten, kto się modli, do którego przychodzi, jest biskupem, wówczas następuje rzeczywiście chrzest i wydanie po prostu tego bierzmowania. Jeżeli nie jest biskupem, następuje chrzest tylko i wyłącznie, nie następuje bierzmowania. Jest to zgodne również z tym, co wiemy od ojców, na przykład święty Cyprian. Jest zwyczajem w Kościele, aby wszyscy, aby którzy zostali ochrzczeni, byli przedstawieni biskupowi, za którego modlitwą i włożeniem do otrzymali Ducha Świętego i naznaczeni zostali znakiem Pański. Tertulian sam, pewnie odpędzę, że Tertulian poszedł w złym kierunku, ale teologiem wierni był i na pewno świadectwo jego jest ważne. Po otrzymaniu chrztu naznaczono nas błogosławionym na ochrzczeniu według starożytnego zwyczaju. Następnie spoczęła na nas ręka, błogosławieństwem wzywając i zapraszając Ducha Świętego. Hieronim. Tak jest zwyczaj Kościołu, przepisów wyjeżdża, ażeby wzywając Ducha Świętego, włożyć ręce na tych, którzy z dala w miarę większych oszczeni byli przez kapłanów i diakonów. Wygląda na to, że wcześniej było tak, że to ci do bierzmowania, ci do biskupa, jak się zrobiło więcej wiernych, to biskup jeździł do, tak jak jest i teraz zresztą, do wiernych. Owszem, mówi się troszeczkę, wydaje mi się, nie, zgadzając się z tym, co nauczanie soboru, o sakramentalnym i charyzmatycznym jakby, że
te sakramentalne te wierzchowanie, a to jest charyzmatyczne wylanie, tak? Ale są to w inny sposób to określa, tak? Zresztą, czy na przykład wyobrażamy sobie alternatywny do sakramentalnego rytmu, na przykład małżeństwo charyzmatyczne, jakby to miało wyglądać. Prawda? Albo, no ja wiem, sakrament pochodu obecny. Jedyne chyba, no to muszę zareklamować książkę, jak się zapisku, pan trochę nie ładniejszy dla mnie później. Jest taka książka Ogień w Kościele, w którym, no słuchajcie, wczytajcie się w nią, bo jest tam mnóstwo odniesień do ojców. To jest po prostu kopalnia źródła. Także polecam głęboko. Wracając do tego, co mi przypomniało. Otóż tam mowa jest o Katarach, którzy właśnie w ten sposób właściwie zastępowali podobny urzędem. No to powiecie jednakowy, bo Katar, jak wiemy, na to niedzielę, ale podobnym urzędem zastępowali w zasadzie chrzest nawet. Przed nałożeniem dom, tych już czystych, zastępowali chrzest. Zobaczymy, co tutaj mamy. Nie będę zaostrzał. Co mówi magisterium? Po pierwsze, wszyscy mówimy w niedzielę, wierzymy w jeden chrzest, prawda? Pamiętajmy, jak nie ma chrztów. Czyli jeżeli przed Duchem Świętym nawet miałby być, to musi być zupełnie innym i tylko w pełnej przenośni nazwany chrzest. Po drugie, wygląda na to, że to, co odnosimy do wydania Ducha Świętego, jest przede wszystkim odnoszone w katechizmie do chrztu i również do wierzchowania. Chrzest jest takim głównym, jakby, rytuałem. Oczywiście, na pewno wszyscy znamy naukę, która mówi o tym, że to oczywiście nie jest jakaś nowa rzecz, tylko ujawnienie jakby darów, które już były na chrzcie i na wierzchowaniu dane, a teraz jakby tylko są rozpakowywane, prawda? Taki obraz. Ma to pewien sens, ale z drugiej strony, popatrzcie, w jaki sposób, no, w jakim miejscu stawia sakrament, tak? No, jest to niewątpliwie pewna recesja sakramentu. Owszem, prawdą jest, że w sytuacji, przepraszam, muszę powiedzieć, pochopnego dopuszczania do bierzmowania na zdrowie osób, to bierzmowanie, no, nie zresztą jak chrzest, nie, jakby nie po Chrystu. No, w zasadzie jest to niestety chyba, tak jak wczoraj mówiliśmy o uzdrowieniu, że nie można powiedzieć, że to jest nie wszyscy, to tutaj chyba możemy powiedzieć, że nie wszyscy nie doświadczają, bo naprawdę olbrzymi procent po prostu przechodzi przez bierzmowanie, ale też podchodzi do bierzmowania jako czegoś, co żadnych skutków nie przynosi, nie ma przynieść, no stanowi się pewne zamknięcie do tego etapu. Także tutaj musi się zastanowić. Przejdźmy dalej. Do spoczynku w Duchu Świętym. Spoczynek w Duchu Świętym jest o tyle dziwna jego kariera jest, że nie tylko nie ma żadnych podstaw biblijnych. Ja wiem, że będziecie, że tak powiem, można na ten temat dyskutować, jak starczy to ugodnić tam. Ale również zostało. To jest pewnie posłuszeństwo wobec samej odnowy. Bo w dokumentach Marcus Magnus wyraźnie jest odradzany, odradzany w sensie nie odnowa, tylko w sensie nie róbcie tego. To zjawisko jest odradzane do tego stopnia, że jakiś czas później takie wydano oświadczenie bodajże w Finlandii, ale które
okres był obejrzany do Nowego Roku Świętego, jak najbardziej autoryzował, że wręcz nie zapraszajmy kaznodziei, którzy posługują czymś takim, że się dzieje z poczynami. Tak, więc jest tam wyrażone głębokie przekonanie, że to w zasadzie mało prawdopodobne, że to miało cokolwiek z Bogiem wspólnego. Więc tak zostawiona taka malutka furtka, że być może w jakichś wypadkach, nie? Ale generalnie jest powiedziane, że to jest zjawisko naturalistyczne i należy tego unikać. Więc dziwne mi się wydaje taka kariera jakby tego zjawiska. Co gorsze, ten spoczynek nawet bardziej niż te niezrozumiałe języki ma swój odpowiednik w różnych kulturach, a nawet w różnych tonach umysłowych. Jest taki ton mesmeryzm, od mesmera. To był taki gość, który usiłował połączyć spirytyzm z czymś rodzaju, ja nie wiem, bionegoterapii, można powiedzieć, jak to nazwać. Które właśnie takie różne inne stany świadomości propagował w ogóle tak. I może pokażę, jak to wygląda. To jest pod nazwą hipnoza magnetyczna. Nie jest to całkiem tak samo, tak? Tylko pod nazwą to jest nad głową. Jest to całkowicie świeckie, nie ma żadnego kontekstu religijnego. Oczywiście możemy się zastanawiać, jakie są mechanizmy, ale raczej naturalistyczne. Może jeszcze jeden? Aha, a tu jest. Mówimy, że w upadku ludzie doświadczają pewnej euforii, często pewnego szczęścia i tak dalej. To jest właśnie taki przypadek. Zobacz, jak ten człowiek się zachowuje. Śmieje się, zwierzę, taka błogość, tak? I znowu, podobieństwo nie oznacza, że to jest takie same, to samo, z tego samego źródła. Niemniej, chyba udziela trochę ten spocznek z takiego, że to jest niezwykłe, więc może to jest od Boga. Z takiego rozumowania też trochę udziela, prawda? Chociaż wcale nie znaczy, że to jest to samo. Jeszcze zanim przejdę do uzdrowienia, chciałbym na chwilkę podejść do uwielbienia. Nie wiem, czy zauważyliście, że uwielbienie, to jest ze wszechświata czymś wspaniałym, jest, ma taki, wśród charyzmatyków ma przeważnie taki, jeżeli normalnie uwielbiamy Boga, my to dla niego, że uwielbiamy Ciebie, Boże, ja Ciebie uwielbiam i tak dalej. Natomiast często, nie zawsze, w grupach charyzmatycznych to uwielbienie jest takie oczekiwanie mediumiczne, jakby przyjęcia mnie przez Ducha Świętego.
Świętego. Tak jakby był nawiedzony przez Ducha Świętego. Nie, że ja się do niego modlę, że otrzymuję go dalej, tylko ja przeczytałem taką rzecz, na przykład animacja, charyzmatyczna fragment. Czuję Jezusa w moich stopach, na swoich oczach i moich uszach. Jezus jest całym moim stworzeniem. Jezus jest całym ministerstwem. Przyjdź Jezus, nieś mnie na swych plecach. Czuję się w moich stopach. Cię w moich stopach, w moim żołądku, nawet w moim nosie. Jesteś w moich uszach, całym moim stworzeniem. Nie wiem, czy rozumiecie, o czym mówię. Inna pieśń z instrukcjami do animacji. Spływa poruszonym palcami nogi. Spływa Duch Święty. Duch Święty swą mocą dotyka mnie. Nie dotyka. Czyli to nie jest modlitwa, tak? To jest takie oczekiwanie chyba nawiedzenia przez Ducha Świętego. Tak? Modlitwa na stadionie była. Więc, Panie, poruszaj się teraz. Czyń to, co chcesz, napełnij mnie swoją mocą. Jeżeli czujesz ogień w swoim ciele, pozwól mu płonąć, nie? Także jest to takie... Taki dość elastyczny rytm. Po drugie, z innych tekstów, to nie będę go przytaczał, tam przytaczam w tym konspekcie, uwielbienie w instrukcjach dla tak zwanej służby uwielbienia, czyli jakiejś orkiestry czy muzyki, jest bardzo, bardzo często coś takiego, że co ma wywołać to uwielbienie. Więc to uwielbienie między innymi ma wywołać dane Ducha Świętego, ma wywołać pocieszenie i odczucie pocieszenia. Tak? Czyli tak jakby mówimy, że to jest uwielbienie, ale tak naprawdę spodziewamy się czegoś po tym, co robimy. To jak będziemy uwielbiać, to spodziewamy się jakiś odczuć, jakiś przeżyć. Pytanie, czy to tak naprawdę można nazwać uwielbieniem, skoro to jest w zasadzie technika, która ma nam coś przynieść. Tak? To taka wątpliwość. Dalej. Przechodzimy do uzdrowień. Co można powiedzieć o charyzmatycznym uzdrowieniu? No już nic nie można powiedzieć, ponieważ nie są badane. W Kościele jest bardzo taka ścisła i opracowana przez wieki taki proces badania uzdrowień i w ogóle cudów. Niestety żadne z tych uzdrowień, tak samo zresztą i objawień, nie zostało poddane takiemu badaniu kanonicznemu ścisłemu. Owszem, bywa, że prezbiter prowadzący to robi. Ale to nie jest badanie kanoniczne takie jakby pełne. Zobaczcie, jaka jest procedura badania uzdrowienia w Kościele. Po pierwsze, część pierwsza. Badanie, czy w ogóle zatem uzdrowienie, tak? Popatrzcie, jakie są warunki, kryteria jakie są. Choroba musi być ciężka, niewyleczalna, przynajmniej trudno wyleczalna. Nie może być w stadium prześwietlenia. Należy wykluczyć możliwość, że zostało uleczone przez lekarstwo. Uzdrowienie musi być natychmiastowe i całkowite. Całkowite. Nie może wcześniej wystąpić żaden przełom, czy nawet uwalnianie resztek przemiany materii, np. wymioty, które mogłyby wpłynąć na stan chorego. Uzdrowienie musi być trwałe. Choroba nie może być nawrotów, czeka się na to przynajmniej kilka lat. Oczywiście, znowu, jest bardzo dużo na pewno uzdrowień cudownych, które są prawdziwe, nie były poddawane. Oczywiście. Ja sam w moim życiu miałem uzdrowienie, takie uzdrowienie mój starszy syn po urodzeniu uzyskał. Ale no, nie może to być świadectwem tego, co głoszę, że jest prawdziwe, bo to jest moje jakby subiektywne, tak? Nie jest to zbadane. Ja to odczuwam. Zresztą nawet jak lekarz dobrze zrobi operację, to zresztą tutaj mówiłeś wczoraj, prawda? Że jak lekarz zrobi dobrze operację, to też może być cud, tak? Ale nie w tym sensie, w którym mówimy o cudach, no, które świadczą, mają świadczyć szerzej, dlatego
Mało tego, jeżeli już się okaże, że uzdrowienie nastąpiło na pewno, następuje drugi etap znacznie trudniejszy. Bada się kontekst uzdrowienia. Czy ono miało kontekst wiary? Czy nie miało żadnych jakichś dziwnych, paranormalnych rzeczy się działy i tak dalej. To jest bardziej miał gdzieś i to, niż to pierwsze. Popatrzcie, na 672 przypadki uzdrowień, które Komisja Lekarska stwierdziła w lutym, tam w tych latach, tylko 68, teraz 70, tak? Już teraz 70. Co z biskupi miejsca zamieszkania osób uznali za cudowne. Lekarze uznali znacznie więcej uzdrowień niż Kościół. Kościół jest bardzo dostosowany. Tu na dole przytaczam taki tekst, który przeczytałem o właśnie charyzmatycznej pielgrzymce ten lud, tak? 50 osób doświadczyło uzdrowienia, ale nie poddali się tej procedurze weryfikacji, bo poddali jej skreśliłoby spontaniczny charakter pielgrzymki. Co najmniej, nie wiem jak wygląda, mi się to wydaje dziwnie. Badano uzdrowienia Benachina, nie wiem czy kojarzycie gościa. Benachin to jest taki, który super charyzmatyk protestancki. Dziesiątki tysięcy, powiem proszę. Wiecie, ile znalazłem uzdrowień? Żadnego. Kiedy tego zagłaszam. Ani jednego. Zobaczmy, jak Marcin się nie gdzie miał zgłosić te uzdrowienia, żebyś poznał? Nie, badano po prostu... Istnieje taka instytucja konkretna. Ale nie on zgłaszał, nie on badał, tylko zgłaszali ci, którzy chcieli po prostu sprawdzić to, tak? Powiedzieli, sprawdzam. Zobaczcie, Marcin Zieliński właśnie się modlił i teraz rozeznaję uzdrowienie. To trochę na początku będzie cicho. To trwale prawie jest koniec. Nastąpiło badanie uzdrowienia i ogłoszenie wyniku. Nie przesądzam, czy to uzdrowienie było prawdziwe, czy nie. Nie mam żadnych danych na ten temat. Tak? Natomiast procedura badania wydaje mi się cokolwiek pochopna. Patrzył, był w ciele u kobiety, przyszedł się modlić o nią i zobaczył małego demona. I od
otrzymał objawienie od Boga, a Duch Święty mówi do niego, nakaż mu umrzeć. I mówi do niego w imieniu Jezusa, umrzyj. I na jego oczach ten ludek padł. No, pomijając tą demonizację, nie wiem, czy demony umierają, to jest jakieś pomieszanie tym wszystkim, prawda? Jeszcze jedno chciałbym pokazać, jeszcze jeden tekst. Myślę, że to jest ważne, bo to jest już, to ten tekst ma imprimatur. To jest katoliczka. Czy to przeczytacie? Czytacie? Pewna kobieta poprosiła o modlitwę. To jest z książki, z Czałowej. Ponieważ już od 40 lat modliła się bezskutecznie o zbawienie. Powiedziała jej, że musi zmienić sposób, w jaki się modli. Zdenerwowało ją to, co usłyszała. Było oczywiste, że istnieje jakaś przeszkoda, która uniemożliwia jej przyjęcie uzdrowienia. Zapytałem, jak się modli. Za każdym razem, kiedy prosiła o uzdrowienie, dodawała, jeśli taka jest wola Twoja. No cóż, to nie jest modlitwa wiary. Wiem, że taka modlitwa brzmi dobrze, ale to jest modlitwa wątpliwości. To modlitwa wiary, ale modlitwa wątpliwości uzdrawia chorego. Innymi słowy, osoba, która się modli, czyli to z wiarą. I na mocy Słowa Bożego ufając, że Jezus poniósł na krzyż każdą chorobę, każdą słabość, a w Jego ranach jest nasze uzdrowienie. Modlitwa wiary nie jest proszeniem Boga o uzdrowienie, jeżeli taka jest Twoja wola. Nie, tak. Niezwykle zaskakujący tekst, prawda? Zwłaszcza, że to jest tak jak mówię, jest klimat. To jest jak Melki, potęga podświadomości. Ale twoja zużylite, nie przesadzajmy. No właśnie, to jest ważne. No właśnie. Czyli Jezus mówi się bez wiary po ludzku. Przez modlę tego nie wierzy. No i wątpliwości się ma. Przyczyny takiego powodzenia ruchu charyzmatycznego. Wydaje mi się, że ich nie wiemy. Niektóre niestety leżą po naszej stronie, w sensie naszej kościoła. Bo rzeczywiście jest tak, przynajmniej to cenię, wybaczcie, jeśli się nie wiem, że nastąpiło pewne zaświadczenie przesłania wiary. Bardzo wiele osób obawia się mówić wprost o wierze, prosto znajdzie. Nie mówię o głoszeniu, ale rozmawiać z kimś, pokazać, że się poważnie podatkuje. Mam wrażenie, że nawet dotyczy to wielu duchowych. Kościół idzie w takie rzeczy, które zawsze robił bardzo dobrze. To jest troska prawdziwa o biedny, o jakiegoś charytatywa i tak dalej, nawet o ekologię. Natomiast to, co jest najważniejsze, bardzo często nie chcę tutaj jakoś finalizować, ale bardzo często jest tak, jakby nie do końca na poważnie. Mamy bardzo często, przychodzimy do kościoła i mamy przemówienia zamysłowi. Bardzo moralne, bardzo etyczne, nawet czasem piękne, ale niekoniecznie rzeczywiście takie żywą wiarę. My sami często nie żyjemy i mówimy, ale często też słyszymy na przykład, nie wiem jak u was, ale w parafii to jest tak inna sytuacja, że czytając Ewangelia, zamykana jest księga, po czym ksiądz proboszcz opowiada jakąś przypowiastkę, bardzo fajną przypowiastkę z jakiejś książki i na temat tej przypowiastki jest kazanie. Nie pominie. Kogo zainspiruje Kościół, który nie zajmuje się przede wszystkim tym, no, do czego został utworzony, tak? Tutaj takie zdanie tam chodzi z pierwszego listu do Koryntian. Jeżeli trąba brzmi niepewnie, to będziesz połowił bitwy. Obawiam się, że często jest. No, jesteśmy dość niepewni w tym, co robimy. I niewątpliwie ruch charyzmatyczny, szeroko pojęty, nie mówię to o tylko przyciąga tym,
tym, że tam bierze się dzieje na poważnie. To jest niesamowita zaleta tego ruchu. Ale są też inne powody. Na przykład stąd jest taka popularność tego ciągu na manifestacje, na zjawiska no, tak niezwykłe, najbardziej charyzmatyczne, uważane za charyzmatyczne. Wydaje mi się, że to pragnienie wynika przede wszystkim z pewnego braku wiary, to znaczy z chęci udowodnienia sobie, czy też znalezienia dowodu jakiegoś takiego namacalnego, że jednak istnieje jakaś rzeczywistość ponad nami. To jest to samo, co kieruje na przykład do Halisa kierowało, tak? Uzdrowienie to jedno, ale że jest coś, co nie jest tylko materialne. Dalej. Przeszliśmy w XX wieku przez taki bardzo silny racjonalizm. W tej chwili chyba jest jakaś inflacja tego normalności, tego racjonalizmu. Poszukiwane są rzeczy niezwykłe i bardzo wiele dziwnych rzeczy się angażujemy. Także oczywiście tych przyczyn można, te przyczyny można mnożyć. Ja uważam, że również pewną przyczyną powodzenia jest również przekaz wiary uproszczony, czyli to z kolei negatywny w doświadczeniu charyzmatycznym. Znaczy nie dlatego, że jest głęboki, tylko właśnie dlatego, że jest płytki. Płytkie rzeczy łatwiej przyjąć. Zauważcie, jak już czyta gazetę po rubusie. No bo to przede dłuższy artykuł. Najlepiej się czytają takie małe zmiany. Tak? No i ostatnią rzeczą są wielkie i łatwe i wspaniałe obietnice. Kiedy byłem we wspólnocie, w domu był dom modlitwy u nas. Oczywiście co od nas poleciało pierwsze królestwo, jak robimy w domu modlitwy, że z tego domu będzie Ewangelia na cały świat. Tylko spodziewamy się jakichś takich tyłu głosów.
Ilu ewangelików konwertowało na katolicy pod wpływem protestantyzmu, a ilu odwrotnie? Ile katolików odeszło z kościoła, przechodząc do grup protestantycznych albo zakładając swoje grupy? Chociaż w tej chwili jakby mniej. Dzisiaj jakby trochę chyba, prawda? Nie jest to takie szybkie. Ile powstało nowych kościołów, tak zwanych kościołów, w głowie ruchu charyzmatycznego? I no i wreszcie, skutecznie przeniesiono, albo przeniesiono w stanie tylko tych, którzy należą do ruchu charyzmatycznego, moim zdaniem, ciężar wiary ze sprawy takiej rozumu, wolę zostawiam na Bogu, bo wola nie należy, nie jest ani emocjami, ani rozumu, tak? I duch, tak? Natomiast ze sfery jakby rozumu w stronę emocji. Przychodzimy na spotkanie, śpiewamy sobie i jesteśmy tak strasznie chrześcijańscy, bo żeśmy sobie pośpiewali. No i wreszcie, czy nie jest dziwne, że ruch charyzmatyczny boryka się z tak wieloma problemami doktrynalnymi, zarówno w sensie odejść z katolicyzmu, ale również sam ten protestancki ruch. Nie wiem, czy wiecie, ale bardzo wielu tych, nawet tych bardzo znanych charyzmatyków protestanckich nie uznaje Trójcy Świętej, albo w jakiejś formie jest wyraźny wobec Trójcy Świętej, na przykład nie udziela chrztu w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, na przykład u Jezusa. Albo w ogóle nie uznaje. Wydawałoby się, że należałoby się spodziewać raczej owoców w przeciwną stronę. Tu jeszcze chciałbym coś pokazać. To będzie bardzo kontrowersyjna hipoteza, ale bądźcie łaskawi. Dar języków. Tak jak mówiłem. Wieża Babel. Przychodzi Duch Święty, niweczy skutki wieży Babel. Mamy rok 1907 i nagle ludzie, którzy normalnie się rozumieli, przestają się rozumieć. Czy nie? Zastanawiam się głośno, czy nie jest to pewna drwina z Dobrym Bożym. Dalej. Spoczynek w duchu. Wszędzie w Biblii, jeżeli jest ktoś upada przed chwałą Bożą, upada na twarz. To jest takie, ja też się śmieję, słuchajcie, naprawdę, to tak się wydaje nieważne, nie? Ale jest to charakterystyczne. Generalnie upadek charyzmatyczny, co do zasad następuje na plecy. Zdarzają się pojedyncze wypadki inaczej, ale generalnie jest to. Znowu, taki mały jest dziwny, niemalże demoniczny, że naśladuje dar Boży, ale jakoś inaczej, z jakimś wróceniem. Dalej, wylanie daru Ducha Świętego. Czy naprawdę uważamy, że dary Ducha Świętego polegają na jakimś upadku, w Toronto, czy jak w Toronto lecę? Ja tu nie mówiłem o tym, bo nie chodzi o to, żeby mówić o marginesach, tak? Ale to też się zdarza, tak? Zdarzenie się na podłodze, na szkodowanie zwierząt, tak? Ale czy to może być w kościele katolickim? Słucham. Czy takie zjawiska mają miejsce w katolickim kościele? Na szczęście bardzo rzadko, ale ja w tej chwili mówię ogólnie, o charyzmatyzmie, tak? Na samym koniuszu. Takie są owoce Ducha Świętego według Pisma Świętego. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Charyzmaty są raczej środkami, metodami niż owocami, tak? Dalej. Teologia sukcesu. Też o tym nie mówiłem, ale wszyscy znacie ten temat, prawda? Odwrócenie ewangelicznych wartości zupełne. Tak? Taki ten. To akurat Wilkerson, który jest niewątpliwie charyzmatykiem, przytacza ze zgrozą. Słyszał takie nauczanie. Właśnie wydałem 15 tysięcy dolarów na psa. Ten pierścień na moim palcu kosztował mnie 32 tysiące dolarów. Mieszka w domu o powierzchni 740 metrów kwadratowych, ale zamierzam wybudować większy, taki, z którego dumny byłby Salomon. Kiedy ludzie w moim miasteczku widzą mój wielki dom i mojego Rolls Royce'a na podjeździe, to wiedzą, że w niebie jest Bóg. I jeszcze,
I jeszcze Wilkerson dodaje, że w tym, jak on to mówił, to ludzie ciągle biegali na to podium i wpychali mu do kieszeni pieniądze, nie? Jaka jest wina, tak? Zresztą to takie zdrowie, które mi przysługuje, również jest elementem pełnego sukcesu, nie? Aha, nigdy nie dawajcie biednym. Dawajcie tylko błogosławionym, ten sam kaznodzieja. Sami będziecie błogosławieni jedynie wtedy, gdy będziecie dawać błogosławionym. Dawanie biednym jest marnowaniem waszych pieniędzy. Czyje to jest? Też to znaczy, przytacza to Wilkerson, a ty nie chciałbym poszukać dokładnie, co to był za kaznodzieja. Przydaje, podaje jako przykład teologii sukcesu. Czyli on podaje jako krytykuje. Tak, Wilkerson pod tym względem jest naprawdę bardzo, no właśnie, bardzo porządne. Zrównoważone uczelnie. Dalej, pięćdziesiątnica. Posłuchajcie, biblijna pięćdziesiątnica mówi, że to jest nowa pięćdziesiątnica, tak? Nastąpiła w Opeka, czy tam bardzo zostawskich i tak dalej. Pięćdziesiątnica była statkiem kościoła, jednorazowa. Od tego czasu wystartował kościół, od tego czasu nastąpiła sukcesja apostolska. Jeżeli nowa pięćdziesiątnica, to i nowa sukcesja. I w zasadzie nowy kościół. Zresztą na przykład właśnie Wilkerson nie kryje tego, że to jest taki kierunek, który on widział. Popatrzcie, przekazywanie namaszczenia następuje w łańcuchu. Parcha, Stopeka, przekazał Sejgurowi, oni następnym, tak? Żeby weszło to namaszczenie do kościoła katolickiego, musiało przyjść do otrzymania w Polsce. Słucham? Tak. I każdy z nas, ja również, który w swoim czasie tym uczestniczyłem, mam linię sukcesji pod Hamadzisz. Nowy kościół, nowa sukcesja, nowa pięćdziesiątnica. Tak? Chrzest w Duchu Świętym. Właśnie, to ważne jest odnośnie sakramentów swoich biedmowania, ale również alternatywna do apostolskiej sukcesji. Właśnie o to chodzi. No i powoli dochodzę do konkluzji, to zawsze wszyscy czuję ulgę w sali, mówię te słowa. To już dosyć tego nudzenia. Więc co się stało według mnie? Otóż papież zawołał Ducha Świętego na wieku XX. O właśnie te owoce Ducha Świętego biblijne. O większe zwrócenie uwagi na Ducha Świętego. To prawda jest. Stosunkowo trochę zapomniane, jeśli chodzi o modlitwę. O zwiększenie po prostu, żebyśmy głębiej weszli w mocno rodzinnego chrześcijaństwa. To nastąpiło. Następnie. Moim zdaniem. Ta ordynowa została podmieniona przez błyskotki charyzmatyczne typu fałszywych Jezydów, fałszywych szef Duchu Świętym, poszedł panek, tak dalej. To jest, wydaje mi się, działanie przeciwnika. W efekcie zaczęliśmy się zajmować właśnie takimi rzeczami, a nie pogłębieniem. I teraz, czy to znaczy, że od nowa, że ja neguję od nowa? Przeciwnie. Gdyby odnowa w Duchu Świętym nie była bardzo ważna i bardzo dobra, to ten atak nie został na nią przeprowadzony. Tak bezinteresowany. Dziękuję, że byście chcieli. Przyniosę ten. Można podchodzić, wypowiadać się. A jeszcze tam mówię. Komunizmowi, tak? Tylko trzeba zobaczyć jednocześnie, że w chwili, kiedy to się działo, czyli w roku 67, takiego zezwolenia po prostu nie było. Takie zachowanie było kwalifikowane jako grzech ciężki i podejrzenie apostasji. To, że w tej chwili jest inaczej, to w tej chwili jest zezwolone. Każde prawo działo wtedy, nie jest, tak?
Także nie musi być przekonywać do komunizmu w żadnym wypadku. Chociaż, jeżeli mówimy o komunizmie, tutaj takim oddonym, o jakim mówiłaś, wydaje mi się, że przyjmują również dziwne formy. Dlatego, że na spotkaniach ekumenicznych z natury rzeczy nie mówi się o rzeczach, które należą na przykład tylko do katolicyzmu. No, oczywiście są wyjątki, tak? Ale nie zdołuje się na przykład modlitwy ze zmarłych, tak? Albo do świętych. Wskutek tego nasze spotkania ekumeniczne są dokładnie tym, czym jest protestantyzm, to znaczy katolicyzm z wyrwanymi fragmentami tymi, tak? I niestety, ponieważ jak się modlisz, tak wierzysz, to raczej my przejmujemy, my katolicy uczestniczący w tych spotkaniach, przyjmujemy nauczanie, pewnego rodzaju formację, pewnego rodzaju spojrzenie, żeby tak jak wymieniłaś pana Jacka, niż oni przyjmują nasze, tak? Nie jest to coś takiego, co jest celowe, nie przyjmujemy, tylko się kuchamy. Niestety tak to nie wygląda. Także oczywiście nie ma drugiego kościoła ekumenizmu. Natomiast też wypadałoby może czuwać na tym bardziej. Ale co do zasady, masz rację. Ekumenizm jak najbardziej tak, ale w momencie, kiedy to się działo, był grzechem i jako taki wydaje mi się, że stanowi taką lekką przesłankę, że jest w tym coś mistycznym. Mam taką uwagę prawną dotyczącą tych kanonów z kodeksu kanonicznego, który wtedy obowiązywał w roku 1967, kiedy planowane spotkania miały miejsce. Wyczytałem w tych kanonach zakaz uczestnictwa w obrzeżeniach indowiatków oraz taką diagnozę, że kto by brał udział w tych obrzędach jest podejrzany o heresję. To myślę, że trochę trzeba by złagodzić tę część, która tam obok była napisana, mianowicie o znajdowaniu się takich osób w ekskomunice, bo ekskomunikę trzeba ogłosić. Wprawdzie istnieje pewna liczba wykroczeń, w których ekskomunika jest automatyczna, to się mogła antysentencję, ale ewidentnie sformułowanie tego kanonu ewidentnie mówiło, że to nie jest ten kasus. Czyli podejrzany o herezję, to by znaczyło, że ktoś powinien wobec tych osób wystąpić z upomnieniem. Gdyby te osoby tego nie przyjęły i w uporze trwały dalej w swoim błędzie, to wtedy ktoś mógłby nałożyć ekskomunikę. Ale ani jeden fakt, ani drugi nie miał miejsca, dlatego pewnie ta diagnoza nieposłuszeństwa jest dobra, ale słowo ekskomunika tu nie pasuje. Bo nawet z tych sformułowań dawnego kodeksu widać, że kodeks niczego takiego nie głosił. Po drugie, myślę sobie, że jeżeli w kanonie prawnym było sformułowanie obrzędy, to chyba intencją było udział nie w każdej modlitwie, tylko w takiej, która miałaby charakter sakramentalny, ponieważ niektóre wspólnoty niekatolickie sprawowały wtedy, nie sprawują coś, co oni mogą nazwać sakramentami, a co mogło nie być uznawane przez Kościół katolicki, na przykład święcenia prezbiterów kamienickich, co jest obchodzeniem urzędu, albo sprawowanie małżeństwa przez powiedzmy kamienistów, a nie sprawowanie w kontekście katolickim. Myślę, że użycie słowa urzędy było celowe i raczej widziałbym tutaj zakaz uczestnictwa w sakramentach albo parasakramentalnych obrzędach, a nie w modlitwie jako takiej. No, przez Duchy Święty nie jest parasakramentalny? Jest to możliwe.
sobie te sformułowania, których nie pamiętam, tylko sobie przypomniałem teraz, raczej wskazywały, że chodzi o coś więcej niż po prostu modlitwę. To taka jedna uwaga prawna, a druga dotycząca języków, to tylko taka teraz jakby zajawka, bo pewnie jutro ten temat jeszcze wróci w szerszym kontekście pentekostalizacji. Myślę, że to słowo języki oczywiście w tym kontekście charyzmatycznym jest bardzo wieloznaczne. I ono prawdę mówiąc zaczyna być wieloznaczne już w Piśmie Świętym. Bo tak, mamy dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy ewidentnie jest przezwyciężenie wieży Babel. Jak to możliwe, że ci wszyscy, którzy pochodzą z wielu różnych krajów, no i proszę bardzo, słyszymy mówiących naszymi językami, czyli mówią, bardzo ci przybysze o apostołach, czyli przezwyciężenie wieży Babel. Ale już kiedy ta sama nazwa glosularnia powraca w pierwszym liście do Koryntian, w rozdziale 14, to mamy inne wrażenie. Mamy właśnie wrażenie, że apostoł Paweł zmaga się troszkę z jednym z aspektów problemu, który dzisiaj był sygnalizowany. Mianowicie, że jest charyzmat i ma tą samą nazwę glosularnia. Dalej glossens, mówienie językami. I że on właśnie nie jest komunikatywny, i że wymaga nawet tłumacza. Co więcej, wyraźnie sugeruje Paweł, że mogłoby się zdarzyć, że ktoś będzie mówił językami, a tłumacza nie będzie. To widzimy, że nawet w Piśmie Świętym mamy jakiś pluralizm tego daru, przynajmniej takie dwa oblicza się pojawiają. Nie twierdzę, że ja mam jakieś wyjaśnienie tego pluralizmu. Tu jest ta zasada, o której wczoraj wspominałem. Tak jak w Ewangeliach, ewangeliści pisali, co widzieli. Nawet jeżeli to sprawiało kłopoty. Nawet jeżeli kłopotem było osobiste wybranie przez Pana Jezusa Judasza, który zdradził, i Piotra, który się zaparł, i ucieczka apostołów, tak po prostu było. I to zapisali. Podobnie nie myślę, żebyśmy mieli jakieś łatwe wyjaśnienie tego, co było po prostu widać, co jest zapisane. Że ta sama nazwa glossolalia jest użyta w dziejach do opisania przez wyciążenie wieży Babel i ta sama nazwa z ewidentnym odwołaniem się do dziejów apostolskich u świętego Pawła znaczy coś, co nie jest dla nas łatwe do zrozumienia i nie jest przez wyciążenie wieży Babel. Nie twierdzę, że mam jakieś wyjaśnienie tego, albo że wyjaśnienie jest łatwe, natomiast jest to bardzo potrzebujące, że jak widać Pismo Święte w tej warstwie historycznej relacjonuje, co było, a nie to, co powinno być. Było, zostało zapisane i nie myślę, żeby to było łatwe do wyjaśnienia. Nawet jeżeli chodzi o te współczesne języki, też bym widział tutaj raczej pluralizm. Na pewno istnieje taka postać, jaka została tutaj zasygnalizowana przez Marka, ale mówicie używanie nazwy języki, mówienie językami, modlenie się w językach, czy uwielbianie językami dla czegoś, co bywa po prostu wyuczone, tak jak to widzieliśmy. Najbardziej jaskrawy przykład, który udało mi się znaleźć, został odnotowany w katechezie, która była cała produkowana w czasopiśmie zeszytu o Tomie Duchu Świętym z roku 1994. Wtedy na czuwaniu o Nowym Duchu Świętym na Jasnej Górze tym gościem wiodącym, gościem specjalnym był ojciec Faris, Amerykanin, który uczył przez wiele lat na Gregorianie. I całego katecheza jest tam przedrukowana, łatwo można ją znaleźć. I ojciec Faris zwał w Jasnogórski, gdy głosił, co następuje. Teraz będziemy modlić się językami. Do tego nie potrzeba Ducha Świętego. Każdy może to robić, szczególnie jeżeli jest młody. No to zacznijmy. To był, myślę, że dosłowny cytat. Ewidentnie chodziło o coś wyuczonego, o coś naturalnego. Szczególnie zmiana o młodym wieku miała ewidentnie odnosić do tego, że ludziom młodym łatwiej eksperymentować, czy może spontanicznie się zachowywać, a starsi może być bardziej skarbowani, ale słowa, że do tego nie potrzeba Ducha Świętego, wyraźnie padły i zostały wydrukowane.
i zielonoświątkowej, i katolickiej, i charyzmatycznej, wygląda inaczej. Jeżeli mamy na przykład książkę, tutaj mówię do weteranów, tak, czyli do tych, którzy wspominają boje sprzed lat, o 30. Jeżeli mamy klasyczną pozycję literatury, oni mówią innymi językami. Joshe. Mamy w Stanach Zjednoczonych to była równie klasyczna pozycja, tak? They speak with other tongues. Absolutny bestseller, absolutnie formująca i wiodąca pozycja. Oni mówią innymi językami. I książka poświęcona właśnie darowi języków. Na razie nie wchodzimy w relacje z dziejami, ale po prostu darowi języków. Jako wyznacznik odnowy charyzmatycznej jest wyraźnie dziennikarz, tak? Dziennikarz pisze o swoich reportażach, które pisywał w środowisku charyzmatycznym. I od połowy mniej więcej tej książki on też bardzo pragnął, żeby takiego samego daru dostąpić, jak ta modlitwa, którą widział w tych zborach pentekostalnych. Ale nie przyszło mu do głowy, że tego się można nauczyć. Nie przyszło mu do głowy, że to można sobie wywołać. On się o to modlił. I nic. Dzień drugi, tydzień drugi, miesiąc, nic, po prostu nic. Wcale nie uważał, że to jest coś, do czego nie trzeba Ducha Świętego, do czego wystarczy trochę młodzieńczej fantazji, braku hamulców. On się o to modlił. Ja teraz nie wchodzę w to, co otrzymam, tylko że to jest coś wyraźnie innego. To jest zupełnie inne zjawisko niż to, o którym mówił w 1994 roku ojciec Fajs na Małach Jasnogórskich. I jest możliwe, na razie teoretyzując sobie jako obserwatorzy, że i jedno i drugie może ma niewiele wspólnego z dziejami apostolskimi. I jest możliwe, że ma coś wspólnego, ale na pewno dwa zjawiska to są różne zjawiska. To na pewno nie jest to samo. To wynika ewidentnie z opisu. Podobnie. Jeśli mamy relacje dość dobrze spisane i zresztą pani Betty Mansfield-Garber spisane, ja też słyszałem ją kilka razy na żywo, kiedy opowiadała o początkach katolickiej odnowy charyzmatycznej, kiedy mówimy o jej relacji z tego, co nazwała właśnie Gift of Tongues, rozsądna, to nie jest to, o czym w 1994 roku mówiono na Jasnogórskich. To jest coś innego. Co to jest? To właśnie być może zagadnienie do dyskusji, czy do debaty, czy do dzielenia się, czy do świadectw, ale to na pewno nie jest to samo. Ona opisała inne zjawisko. Ona opisała o jakieś oczekiwanie na upragniony dar Boży, którego nie można wywołać, nie można sprowokować, nie można się nauczyć, można tylko czekać. Można czekać dzień drugi, trzeci, można czekać tydzień drugi, trzeci, czy miesiąc drugi, trzeci, aż ono wreszcie przyjdzie. A jak przyjdzie, to jest doświadczane, no nie jak to, cośmy tu widzieli. Tylko, ja teraz tylko cytuję opisy literackie John Sherry i pani Betty Mansfield jako dwa przykłady historyczne, bardzo istotne. Oni opisują to jako źródło, które wytrysnęło z wnętrza, które są zaskoczeni zarówno momentem tego zjawiska, jak i jego kształtem, jak i jego przebiegiem. Są zaskoczeni. O, to myślę, że ten pluralizm, tego co nazywa się glosolalia, nawet w tym zastanawiacie, jak ta dwoistość jest po prostu faktyczna. Tak było. I jakoś redaktorzy Nowego Testamentu nie usiłują tego przemilczeć. No to było i tak było to popisujemy. Troszkę znajduje pewne podobieństwa, czy pewne analogie, tak ostrożnie się wyrażam, w tym jakby pluralizmie także dzisiejszym, że jeżeli dzisiaj tą nazwą opatruje się jakieś zjawiska, które też mają charakter różny czy pluralistyczny, to może być dobre. Natomiast to, cośmy słyszeli o tym wyuczeniu i o tym dźwięku naśladowczych To jest udokumentowane i to było ogłoszone na jak najbardziej oficjalnym spotkaniu odnowy charyzmatycznej 94 rok Jasnogórskich. To jest udokumentowane w bardzo oficjalnym piśmie z zeszytu odnowy Duchu Świętego. To brzmi jak oficjalna publikacja eklezjalnego ruchu.
reakcję zwyczajowo miewają. To, które te dwie uwagi, które mi się skojarzyły, raczej jako materiał do dyskusji czy do dzielenia się. No już, już idźcie, idźcie. Jeśli chodzi o spoczynek, mam podobne zdanie do tego, co Marek powiedział.
niebiblijne, nie mam przekonania do tego, natomiast na pewno jest to procent, duży procent osób, które ma spoczynek, wynika to z, moim zdaniem z ich emocjonalności, z ich konstrukcji psychicznej, z ich potrzeby. Natomiast na pewno nie 100% tego, z czego byłem świadkiem, na pewno. Uwielbienie. Napisałem sobie, w jakich instytucjach, pytań, próbuję cytać ciebie, ale nie wiem, o co chodzi teraz, powiem szczerze. Natomiast, powiem tak, byłem tydzień temu w czwartek na spotkaniu takiej wspólnoty, tak? Pozwolę sobie ciebie zacytować. Na spotkaniach wspólnotowych sobie śpiewają, a raczej się pośpiewają sobie i fajnie się czują. No Margot, drogi, może dawno nie byłaś, ale spotkanie wspólnoty wygląda tak, że my się modlimy, tak? Uwielbienie Boga polega na modlitwie przerywanej pieśniami uwielbienia. Ale to jest jednak modlitwa i konferencja, żebyśmy wzrastali w wiedzy o Bogu. No, do mojego tego zdania, które przytoczyłeś, było inne. Nie chodziło o to, czy się tam tylko śpiewa, czy się modli, tylko o to, czego się oczekuje, czy jest to uwielbienie, ma na celu uwielbienie Boga, czy w dużej mierze ma na celu przeżycie, pewne przeżycie, które jest innego rodzaju cukierkiem duchowym, tak? To było jakby myśl była tego co robimy. No ale raczej się wyrazić sobie pośpiewanie. Tak, ale to było pewnie kontekście powiedziane, tak? No. Przepraszam, jeżeli samo spróbowanie mogło się dać się powiedzieć. Zwracam również uwagę, że wiele przykładów, jakie podajesz, nie są z kościoła katolickiego, jednakże w pamięci słuchaczy zostaje, że to jest odnowowe, tak? No to jest... Zwracam na to uwagę, wielokrotnie nadal to stosujesz, a to jest pewna manipulacja, być może niecelowa, ale skuteczna. Wiesz, no myśmy wzięli stamtąd to. Tak? Także nie mówią o to, co był charyzmatycznym, jak udatnym, tak? O Marku poruszyłeś wiele tematów, naprawdę. Na temat jest rozległy. Przyznam się, że ja osobiście nie wiem, ten temat podjąć, ponieważ dużo jest takich wątków kontrowersyjnych. Zasugerowałbym, że podobno Duchu Świętym ma źródła nie z Kościoła Katolickiego, że to przyszło od Jana Świątkowskiego. To jest fakt. I to jest fakt. I jest również sukcesja przekazywana tego, nie wiem, czy to z Duchem Świętym. Ale to sukcesy też tak w cudzysłowie. I czy pentakostalizacja, ty utożsamiasz to z odnową charyzmatyczną? Czy ja dobrze się zrozumiałem? Tak, może ważne. To znaczy, to nie jest tak. Odnowa charyzmatyczna jest jedną z rzeczy, która oddziaływuje z pentakostalizacją. Natomiast ja odnosiłem się do całego ruchu charyzmatycznego. Natomiast na końcu odniosłem się do tego, co moim zdaniem jakby charyzmaty zrobił odnowie. W pewnym sensie, tak? Bo nie kupuję tego, że tożsamością odnowy są właśnie te manifestacje różne i tak dalej. Tylko tak mi się wydaje, że zresztą wydaje się, że jeżeli, bo magisterium się pozytywnie odpowiada odnowie generalnie, znaczy magisterium może to powiedziane, ale no hierarchiczny kościół, tak? Pozytywnie się uważa, ale natomiast nie spotkałem się z pozytywną wypowiedzią, taką bardzo oficjalną papieża, na temat tych manifestacji. A to też prawda? Odnowa tak, to wszystko, co ze sobą niesie jakieś wniknięcie Ducha Świętego, modlitwa do Niego, to uświęcenie, wspaniała sprawa. Natomiast wydaje się, że tutaj bardzo ostrożnie jest, jeżeli chodzi o te właśnie manifestacje. I wydaje mi się, że
należy się jakby odsunąć od czegoś takiego, że tożsamością odnowy są te manifestacje, tak? Mhm. Bo ja tu widzę taki zupełnie taki problem właśnie naleczałości tego, co powiedziałeś, tych zielonych świątkowych oraz czy Duch Święty może działać poza Kościołem? Bo tu jest taka kwestia, bardzo często to również poruszana, że Duch Święty może działać wszędzie tak naprawdę. I wyznanie, i wydaliśmy, i zielonych świątkowców, i może ujemy, i może ateistów. Czy działanie i te działanie, to co wymiałeś w tych miejscach, czy to było faktyczne działanie Ducha Świętego? No bo dla mnie działanie Ducha Świętego nie zawsze prowadzi do Kościoła, ale do Kościoła katolickiego, prawdziwego, chrystusowego. Znaczy, przepraszam, to są dwie różne kwestie. Bo to, czy może działać poza Kościołem, to jest jedna kwestia. I ta kwestia, ale prowadzi do Kościoła. Tak, no, ta kwestia przyszłości jest już związana. Wtedy jest tutaj, że w tym roku było orzeczenie i nawet niewygodne stanowisko unijne, co mówiło odwrotnie, ma to jest sens. Także łaska może być świadczona poza Kościołem również. Ale prowadzi do Kościoła. Tak, natomiast to było taką łaską, to jest zupełnie inne zagadnienie. No tam była kwestia poruszona, że to będzie nowe wydanie Ducha Świętego, nowe zielone świadki. Cóż mnie zauważyły? Zielone świadki, czy jest to ustalenie biskupów, papieży i no, to jest takie troszeczkę dla mężczyzn, tylko kościelne, wydarzenia kościelne. Zresztą Leon XIII opisuje, że są trzy takie najważniejsze wydarzenia w życiu Kościoła, czyli Wielkanoc, Boże Narodzenie i zielone świadki, czyli założenie Kościoła. Czy mógłby to jest zielony kopalnie? Jak macie to tak, to może zróbmy tak, przerwę zróbmy.